wielu sytuacjach obserwowałam Warpechowskiego. Dyskutowaliśmy, przebywaliśmy ze sobą i stał mi się bliski i postanowiłam zrobić o nim film. Nazwałam mój film Champion Of.
Ja jestem mistrzem. Jestem najlepszym mistrzem i największym mistrzem. A mistrz Baltico Marlboro. Marlboro to najlepsze polskie papierosy. Wszyscy palą Marlboro, ponieważ mistrz pali tylko Marlboro. Proszę bardzo, próbować Marlboro. Najlepsze papierosy, Marlboro. Mistrz pali tylko Marlboro. A już? Tak, słuchaj, myślę, że chciałabym cię zapytać o jedną rzecz. Jaki właściwie jest sens tej twojej działalności? Najtrudniejsze dałaś na początek. Sens działalności. To jest sens. Taki sam jak sens życia, z tym, że on jest, można powiedzieć, pozornie oderwany od życia. Jak gdyby z tego życia trochę ironizuje. Czy uważasz, że jest to moralne, co robisz? No, na pewno. Co do tego, to nie mam żadnej wątpliwości. Jeżeli chodzi o tych widzów, zapytałeś, czy muszę. No, to jest, nie będę odpowiadał jak socjolog, ale będę odpowiadał jak artysta jednak. Oczywiście, że ich mieć nie muszę, ale to wcale nie znaczy, że ja się odwracam od widzów. Ja nigdy nie robiłem niczego z zamiarem prowokowania ludzi. To znaczy, można zrobić takie działanie, wymyśleć coś takiego, to nie jest żadna sztuka, żeby spowodować jakąś gwałtowną reakcję u ludzi. Jest to po prostu znany chwyt. W epoce happeningu czasami robiono takie dosyć brutalne akcje, szczególnie w wydaniu niemieckim czy austriackim Heppnerów. Były to działania po prostu, które były obliczone na szokowanie, patowanie ludzi i wtedy te reakcje mogły być gwałtowne. I to jest zbyt łatwy chwyt po prostu, prowokowania reakcji. Związek jest taki, to znaczy może bym odwrotnie to ujął. Po prostu należę do społeczeństwa. Żebym, nie wiem, stawał na głowie i chciał się od tego społeczeństwa odciąć, to przez sam fakt stawania na głowie będę też w jakimś tam stosunku do społeczeństwa. Mało tego, to społeczeństwo w jakiś sposób mnie wychowuje również. Czyli nie mogę być takim dziwolągiem, czymś tak wynaturzonym kompletnie, żeby to społeczeństwo nie mogło mnie zrozumieć. Nie mówię oczywiście o takim szerokim odbiorze społecznym, ale to społeczeństwo powoduje, że jedni ludzie są tacy, a drudzy są inni. W końcu urodziłem się w Polsce, uczyłem się w takich samych szkołach jak każdy inny Polak, prawda? Studiowałem w takich samych uczelniach jak cały szereg innych ludzi. Czytam te same książki, do których ma ten dostęp tacy sami ludzie jak i ja. Załóżmy, tutaj chodzi o to czasami, żeby być serio, a chodzi o to czasami, żeby być po prostu kabotynem wręcz, bo tu gram takie kabotyństwo, prawda? I żeby nawet się poczuć w jakiejś takiej predyspozycji do kabotyństwa, to też trzeba się po prostu wyłączyć z jakiegoś po prostu dostrzegania własnych niemożliwości, czy tremy, czy zapeszenia, prawda? To jest kwestia zapeszenia jakiegoś, prawda? Stroić miny, prawda, do ludzi, czy do kamery, to też trzeba jakoś odpowiednio w to wejść. Ja nie jestem zawodowcem w sensie aktorstwa, nie jestem estradowym rutyniarzem. Twarz tutaj oczywiście nie powinna być twarzą cierpiącego. Ta twarz na krzyżu powinna być właściwie twarzą człowieka, który stanął na podium. Przecież cała Golgota jest zrobiona
w sensie dyscypliny sportowej. Możemy ją po prostu pokazać i zatrzymać, że jest to ta twarz. Jest to twarz cymbała, który dopiął swego. Po prostu i następnie realizuje po prostu polecenia. Dam tu przykład zupełnie innego działania, takiego mojego dialogu z rybą, gdzie chodziło mi o taką sprawę zafałszowania agonii ryby poprzez sztukę aktorską, to znaczy była to sytuacja narastania mojej czułości, żeby zatuszować z kolei jej agonię. Chodziło o taką sytuację oszukania trochę ludzi. Dosyć taką perfidnie przeze mnie wymyślono. I okazało się, że mój zamiar, jak i to otoczenie, z którym chciałem jak gdyby ironizować, zostało zdeminowane przez rybę samą, która swoją ekspresją chwytania powietrza zadziałała na mnie w ten sposób, że ja nie mogłem tego kontynuować. Po prostu przerwałem całą akcję i rybę wrzuciłem do wody. Po prostu emocjonalnie ona by nie zdominowała. Golgota jest pierwszym chyba z moich działań, które jest możliwie komunikatywne. Jest chyba najkomunikatywniejszym z moich działań. Działanie dotyczące ciemności na przykład, to było działanie, którego między innymi na celu było sytuacja totemu. Totem typu tygrys miał tę właściwość, że danemu plemieńcowi, danemu członkowi tej grupy totemicznej, tygrys dawał się łatwiej upolować. Prawda? A ja uważam, że ja jestem spod totemu sztuka. W związku z tym uważam, że mnie się ta sztuka daje łatwiej upolować. Widzisz mnie takiego, a gaśnie światło i potem widzisz coś takiego. Rozumiesz? I koniec. Jest cały... A potem wrócisz do tam poprzedniego planu. Zbyszku, możesz po prostu pokazać tą akcję. Nie wiem, czy ja to będę gdzieś widział w postaci na przykład tej żarówki czerwonej, czy jak? Będę to widział? On zgasi światło. To ty dasz mi sygnał. Raz, dwa i koniec. On zgasi światło. Aha. Raz, dwa. I to jest po prostu... na ciemność, którą złowiłem, jak gdyby. To jest cała wiesz, sytuacja. W każdym razie mam świadomość tej ciemności. Ona jest na pewno w dłoniach. I to jest po prostu jakaś forma, którą mam w dłoniach. I chodzi mi o to, żeby po prostu na tej formie się skupić, zacząć o niej myśleć. Zacząć ją sobie wyobrażać albo odtwarzać w umyśle, jaki ona ma kształt. Prawda? Trzymam ją, potem ją wypuszczam.